Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale kochamzabawki.pl. W tym odcinku mam dla Was dwupak z serii Następcy, a będzie to Ben i Mo od firmy Hasbro, przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia. W zestawie znajdziemy mieszkankę Wyspy Potępionych, czyli Mo, a także nowego króla Aurodzonu, czyli Bena. Mo to córka Diaboliny. Posiada wrodzone cechy przywódcze, lubi rysować i rzucać zaklęcia, ale tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Ben to ukochany syn króla Bestii i królowej Belli. Jest on następcą tronu, a znany jest z opiekuńczości, odwagi, a także chęci zmian. Obie lalki wyglądają fantastycznie, ale najpierw spójrzmy na Mo. Jak zwykle jej włosy są w dwóch kolorach, fioletowym i czarnym. Z tyłu są znacznie krótsze, a z przodu są zaczesane na prawą stronę. Na twarzy Mo możecie zobaczyć makijaż, który jest dla niej dosyć charakterystyczny. Mo ma na sobie uroczą sukienkę w kolorze fioletowym, która składa się z pięknie ozdobionej siateczki, a także warstwy satynowej, dzięki czemu pięknie się układa. Buty lalki to złote półbuciki z fioletowymi czubkami, natomiast z tyłu możecie zobaczyć smocze elementy. Ben wygląda bardzo sympatycznie. Na głowie ma złotą koronę, jego brązowe włosy są ładnie ułożone, a na twarzy ma on bardzo sympatyczny uśmiech. Ben ubrany jest w niebieski garnitur, na którym znajdziemy sporo złotych elementów, takich jak guziki czy też kieszenie. Pod spodem ma on białą koszulę, no i wygląda bardzo schludnie. W dłoni Bena dostrzec możecie różę, która z pewnością przeznaczona jest dla Mo. Jak to zazwyczaj w garniturach bywa, spodnie są w takim samym kolorze jak marynarka. Mamy tutaj złotą wstawkę. No i do takiego eleganckiego stroju Ben założone ma czarne buty. Obie lalki posiadają ruchome głowy, ręce, które zginają się w łokciach, a Mo dodatkowo zginają się również w nadgarstkach. Natomiast nogi obu lalek również są bardzo sprawne. Zginamy je zarówno w kolanach, a w przypadku Bena również w kostkach. Myślę, że taki dwupak spodoba się nie tylko fanom filmu Następcy. W dwupaku znajdziemy księcia oraz piękną Mo, którzy wyglądają naprawdę bajecznie. Ich stroje są bardzo ładne, a dodatkowo do zabawy wykorzystać możemy również różę trzymaną przez Bena. Lalki są bardzo sprawne. Jak widzieliście, poruszają nie tylko głowami, ale również rękoma i nogami. Ja zestaw oceniam na 5 gwiazdek, a Was zachęcam do lajkowania i do subskrybowania naszego kanału, na którym znajdziecie również inne zestawy związane z filmem Następcy. Do zobaczenia!